Choć Europejski Dzień Seniora przypada na 20 października, to już w przeddzień tego święta w Kolegium Polonikum w Słubicach odbył się Bal Seniorów. Wydarzenie zorganizowała Fundacja na rzecz Kolegium Polonikum oraz Dzienny Dom Senior Plus w Słubicach. O kilka słów poprosiliśmy obecnego na wydarzeniu starostę słubickiego. Cieszę się, że 4 lata temu mogłem otworzyć w Słubicach takie miejsce jak Senior Plus, gdzie mogą spotykać się nasi seniorzy, gdzie możemy ze sobą przebywać. A dzisiaj jest to szczególna chwila, dlatego że skończył się COVID taki restrykcyjny, że tak powiem. I dzisiaj możemy się spotkać face to face z naszymi seniorami. Będą się dzisiaj bawić, a jest to też koniec tygodnia seniora w październiku. Więc myślę, że seniorzy będą zadowoleni, że mogą uczestniczyć w tym balu, mogą się odprężyć. I mam nadzieję, że będą się dobrze bawić i że ich jakby samopoczucie, ta depresja jesienna przeminie, jak się tutaj między sobą i spotkają się dzisiaj właśnie po tym COVID-zie już bez maseczek, mogą sobie porozmawiać, posiedzieć, no i potańczyć. I to jest takie fajne, że możemy w tym uczestniczyć. Staramy się dbać o naszych seniorów, bo wiemy, że to są nasze mamy, nasze babcie i należy im się to i moja wielka taka przesłanie do seniorów, że zawsze będziemy z nimi, bo ostatnio byliśmy w klubie Witkacyn też na balu senioralnym, więc myślę, że tak jak powiat słubicki, cały zarząd powiatu słubickiego, zawsze będziemy bawić się z seniorami, będziemy im pomagać i będziemy zawsze do dyspozycji. Szczególnie, że w tej chwili otwieramy następną placówkę w Cybince, dom dziennego pobytu dla seniorów, więc to rozszerzamy jakby nasz Senior Plus ze Słubic na obszar Cybinki i okolic, więc tak jak Państwo widzicie, dbamy o seniorów, zawsze będziemy z nimi i chcemy, żeby jak najdłużej cieszyli się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Martyna Szymborska, kierownik dziennego domu Senior Plus w Słubicach, powiedziała nam, jakie atrakcje zostały przygotowane na bal seniora. Dzisiaj z okazji Lubuskiego Tygodnia Seniora, a również tak naprawdę z całego miesiąca października, który jest miesiącem seniorów, organizujemy bal seniorów. Robimy to we współpracy z Fundacją na rzecz Kolegium Polonikum, która prowadzi klub seniora i postanowiłyśmy po prostu połączyć siły i wspólnie uhonorować tych naszych seniorów, zorganizować dla nich zabawę, żeby świętować tak, jak powinno być świętowane. Zaprosiliśmy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Słubicach. Bardzo się cieszymy, że odpowiedzieli na to zaproszenie. Oprócz tego pojawią się tancerze ze studia tańca Bohema pana Henryka Lehelta, a potem będą tańce, imprezy, ale to już więcej nie będę zdradzać może. Bardzo jestem szczęśliwa, że jestem tutaj zaproszona i jestem ciekawa całości programu. Na pewno bardzo. Tu pewnie też? Tak. No oczywiście, czekałyśmy na to z niecierpliwością. Co to będzie, jaki bal? Całą noc się spałam. No. Zapoznać się ciekawych ludzi, którzy dawniej się znało, bo to młodości. A teraz już jesteśmy, są nieromy niestety. Okej, super. Ale jesteście aktywni, to najważniejsze. No, to jest to, tak trzeba czynić. Wesoło, żeby było i tańców. Czyli tańce hulanki swawole? Tak jest, aby tańczyć, rozweselić się. No, głowa do góry, żeby również? Była. Dobrze. Seniorom z okazji ich święta życzymy zdrowia i pogody ducha każdego dnia.